chcę ci powiedzieć, Gosia, dzisiaj jesteś piękna. Dziś właśnie stajesz się kobietą. Według tego, co ja wiem, byłeś grzeczna jak aniołek. Czyli znaczy, że nadal jesteś małą dziewczynką z pięknymi oczkami i piękną figurą. Bo twoje włosy mają bez szybkości światła, a wkraczasz tryb dorosłości podporządkowanej kobiety z dużą pasją i ambicją, którą odprowadziłaś dzięki swojej niezwykłej urody, światłości. Bóg nie po to cię stworzył na ten świat, byś mogła robić to, co byś chciała, tylko po to, byś mogła poznać nowe wyzwania i doświadczenia, byś mogła sobie ułożyć świetne życie, poznała chłopaka, potem męża, a potem utworzyła rodzinę. I byście żyli jako mąż i żona i trzecia osoba waszego serca, bo trzecia osoba wpadnie wasze serce na długo. Byście mogli żyć długo i szczęśliwie, nie po to, by się rozwodzić, nie po to przeżyłaś 18 lat szkoły, by zmarnować swoje życie, chcę spełniać wszystkie marzenia. Skończysz szkołę i pójść na studia, znaleźć wymarzoną pracę oraz utworzyć rodzinę. Jak się pojawiłaś na świat, poznałaś pierwsze dwa słowa mama i tata, potem babcia i dziadek, wujek i ciocia i tak dalej. Nauczyłaś się w wieku 3 lat flaczkować, potem chodzić w przedszkolu, poznałaś wielu kolegów, koleżanek. Ze zrozumcy nauczyłaś się liczyć do 10, nauczyłaś się alfabetu od A do Z, odejmowania i dodawania. W pierwszej klasie poznałaś wielu nauczycieli, którzy nauczyli śpiewać, mnożyć i dzielić. A resztę klasach nauczyłaś się wielu innych matematycznych metod liczenia oraz wielu innych przedmiotów. W drugiej klasie podstawówki przejęłaś pierwszą komunię świętą. Tak poznałaś, czym jest Bóg i przyjęłaś pierwszy opłatek jak wino i chleb. Do szóstej klasy podstawówki uczyłaś się bezbłędnie samymi piątkami, szóstkami. Starałaś się nigdy nie dostać jedynki, dwój, trój oraz czwóry. W wieku 13 lat poszedł do gimnazjum, tam skończyłaś życie dziecka. Rozpoczęłaś nowy rozdział nastolatka. Tam nauczyli cię różnych rzeczy, nowe przedmioty i nowe przeżycia. W wieku 16 lat poszedł do szkoły średniej, nowy rozdział się rozpoczął, by to był zawód, a potem pójść dalej, co byś tylko chciała. Dlatego wskoczyłaś w rozdział kobiecości. Jak skończysz szkołę, pójdziesz dalej, tam gdzie cię wiatr powieje. Zrobi wreszcie tobie zmowanie, by pójść niedługo z mężem pod oczarz staż wziąć ślub. Ale na tą chwilę musisz zawalczyć o jedno, czy tej miłości chcesz i o nią walczyć. Bo bez tego nie ma życia, by pójść dalej, by rozpocząć nowy rozdział dojrzałości. Poznałaś świetnego chłopaka i tak trzymaj dalej, by wam się powiodło, byście mogli żyć długo i szczęśliwie. Ty sobie śpiewam z Małgorzato, twój mały Kacperek. Poznałaś świetnego chłopaka i tak trzymaj dalej, by wam się powiodło, byście mogli żyć długo, szczęśliwie. Więc ty sobie to śpiewam, Małgorzato, twój mały Kacperek.